I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem jeszcze raz, czy banki przejęły kontrolę nad BTC? Dzisiaj dowiemy się o tym, co myślał Da Vinci. Znacie Da Vinci'ego, a ci, którzy go nie znają, możecie go poznać w audycji na playliście dokładnie Przewidywania Da Vinci, gdzie w pierwszym filmie opowiadamy, kim jest Da Vinci. W wielkim skrócie, żeby być fair do tych wszystkich, którzy nie słuchali wcześniej Da Vinci'ego. Da Vinci to osoba, która handlowała złotem i srebrem. I na YouTubie opowiadała o tym już w latach 2008, 9, 10, 11, gdzie w 2011 na YouTubie właśnie po raz pierwszy powiedziała: hej, jest takie coś jak Bitcoin i może to być przyszłość. I dlatego, kiedy opowiadał on o tym już wtedy, to jeżeli ktoś zainwestowałby chociaż $100 w tamtym czasie, dzisiaj byłby milionerem. Drugą rzeczą, którą przewidział, to w 2014 roku, na pół roku przed upadkiem MTGOX, opowiedział też na kanale YouTube, żeby wypłacać z niej pieniądze, bo coś tutaj się nieciekawego z tą giełdą dzieje. Trzecia rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to na koniec roku 2017 mówił, że lepiej już brać zyski na samej górce, można powiedzieć. Także można tutaj tym sposobem dojść do takiego wniosku, że może jest to taką mini wyrocznią Da Vinci. Oczywiście, każdy może się mylić, on też się mylił wcześniej, każdy ma inne zdanie, jedni go tutaj trawią, inni nie, inni insynuują, że już tutaj próbuje wprowadzić swój portfel jakiś i zadziałać od innej strony. Ja akurat energia, która bije od tego człowieka, mi tutaj nie przeszkadza w niczym, więc nie wierzę, żeby miał tutaj jakieś złe zamiary. Bardziej chciałby tutaj pomóc wszystkim i jeszcze do paru miesięcy wcześniej nie słyszeliśmy o nim wcale. Dopiero gdy ktoś dodał na Reddicie wiadomość, że ten człowiek w 2011 przepowiadał Bitcoin, no to się zaczęło. Po prostu ludzie zewsząd, jeszcze doszedł do tego MTGOX i inne rzeczy, zaczęli go inaczej traktować. Dzisiaj ma około, już spójrzmy, ilu ludzi na swoim kanale. Także w bardzo szybkim czasie z 3000 subskrybentów pojawiło się 58 tysięcy. Dlatego postanowiliśmy też, żeby wam przekazywać wiedzę o przewidywaniach Da Vinci i najczęściej w niedzielę wychodzi film z nim i od razu tłumaczymy parę godzin później. Także to jest Da Vinci w wielkim skrócie. I znowuż tutaj Da Vinci w 2015 roku, 19 sierpnia, czyli to jest 3 lata temu, ponad film, który praktycznie nie ma go w mediach, nigdzie. Bitcoin Phoenix go tutaj znalazł tylko dlatego, że Bitcoin Phoenix interesuje się, co się dzieje z historią Bitcoin i drąży. No i tylko dlatego, że nie łyka wszystkiego jak pelikan, co podają nowe upgrade'y Bitcoin, czy co podają deweloperzy, tylko zastanawia się też razem z innymi tutaj użytkownikami, którzy też zastanawiają się nad przyszłością Bitcoina w obecnym stanie. Także zapraszam was do tego filmu, przetłumaczę go na gorąco i zobaczymy, co już wtedy, 3 lata temu, nasza wyrocznia, w cudzysłowie oczywiście, bo każdy człowiek się może mylić, nikt nie jest tutaj, nie wiem, wróżbito Maciejem, że zna przyszłość, jak tylko się do niego zadzwoni. Także wejdźcie sobie to na swój research, zobaczymy, co on teraz powie i w kolejnej audycji dopowiemy, co tak naprawdę myślał Satoshi w tamtych czasach. I zostawiając nam instrukcje czy przemyślenia na Bitcoin Talk Forum, to możemy tutaj też stwierdzić, co miał na myśli, zakładając Bitcoin. Dobra, przejdźmy najpierw do Da Vinci'ego. Od razu chcę was przeprosić za jakość tego nagrania. Chodzi o dźwięk, ale inaczej po prostu tutaj nie da się tego przedstawić, a widocznie gdzieś tutaj niedaleko za Da Vinci'im są koparki podłączone, także są te wentylatory, ale da się wysłuchać. Okej, zaczynamy. Hi everyone, as you may or may not know, there's currently a war going on in the Bitcoin universe. There's two camps of people. One who want to increase the block size. Basically the block size, a block is where all transactions exist, and those who just want to do nothing. No to cześć, wita się wszystkimi oczywiście tutaj i chciałbym przedstawić sytuację, jaka się wtedy już tutaj robiła w 2015 roku w
w Bitcoinie, że były dwie nacje, które już się wtedy wytworzyły. Zobaczcie, że to jest zanim jeszcze był duży fork Bitcoin Cash z Bitcoinem. Także to jest jeszcze na 2 lata wcześniej. Już się pojawiły domysły, że jedna strona medalu chce zwiększenia bloków, druga strona medalu tych zwiększeń bloków nie chce i chce pozostać na starym systemie. Currently, Gavin Anderson was actually the head developer of Bitcoin and its protocol, open source protocol. No i Gavin Anderson, o którym mówiliśmy w pierwszej audycji chyba, czy drugiej, teraz nie pamiętam, gdzie przedstawialiśmy, kto tutaj zarządza Bitcoin Core, co tutaj się dzieje w tej nacji i też przedstawialiśmy, jak tutaj się odbywa ta rzecz na Bitcoinie, co, kto ma klucze, kto zarządza. Mamy Satoshi Nakamoto, który był od 2009 roku do 2011, potem był Gavin Andresen od 2011 do 2014 roku i potem praktycznie wykluczył go Vladimir van der Laan, bo Gavin Andresen oddał te klucze do głównego kodu źródłowego Bitcoina. No i od tego roku 2014 Vladimir przejął pałeczkę, no i wtedy zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Dlatego dzisiaj mówimy o tej audycji. And he handed it off to Vladimir, who has now decided that, you know what, unless everybody agrees, he's not going to do anything. So, well, in our world, we don't agree on anything. Like, nobody. Czyli w momencie przejęcia tych kluczy, można powiedzieć, Vladimir mówi tutaj, ja nic nie zmieniam. Jest jak jest, nic tutaj nie zmieniamy w kodzie. Jest po prostu tak, jak ma być. Żadnych wzrostów bloków nie widzę, żeby tutaj miało jakiś sens. Not everybody agrees on everything, right? I mean, come on, Mówi też, możemy zrobić oczywiście konsensus, jak 75% zatwierdzi ten konsensus za pomocą nowego update'u. We have problems everywhere where we have like the Democrats and Republicans. We have lots of disagreement on every subject across the board. So obviously, we're never going to have total agreement on any particular subject. I co tutaj właśnie Da Vinci mówi, że no po prostu taka jest natura człowieka, że zawsze będą jakieś tutaj niejasności i zawsze będzie coś tutaj się działo ewentualnie, więc taka postawa Vladimira, no mu się tutaj za bardzo nie podobała bierna, bo albo wychodzi po prostu z jakimś wyjaśnieniem, dlaczego tak się dzieje, albo po prostu też mówi, jakie jest droga. Możemy powiększyć bloki lub nie, a jeżeli nie, to dlaczego? That human beings have. So it's clear to me that somebody has to make a decision, especially when there's a problem that has come to light. And that problem is that if they don't increase the block size, Bitcoins can only have like 7 transactions per second. No i tutaj on o tym właśnie mówi, że jeżeli się block size, czyli rozmiar bloku nie zwiększy, to Bitcoin nadal będzie miał 7 transakcji na sekundę. And so the only way for your transactions to get into to be confirmed is to actually pay a fee, a higher and higher fee. Jeżeli chciałbyś wtedy, żeby twoja transakcja była zatwierdzona, no to jedyną możliwą rzeczą jest zapłacenie droższej opłaty. And so some people think that's a good idea. I don't think so, because then niektórzy ludzie mówią, że to jest dobra idea, żeby po prostu zostawić tak bloki. Da Vinci mówi, że on tak nie myśli. Bitcoins cannot be adopted worldwide. For example, tylko dlatego, że wtedy Bitcoin nie jest skalowalny do, no powiedzmy tutaj, wykorzystania adopcji na całym świecie. PayPal does more transactions than that, I believe. And PayPal ma więcej transakcji niż Bitcoin. For definitely Mastercard as well, with Mastercard, o których wszyscy już wiemy. When they do like hundreds of millions of transactions per day. Miliony transakcji dziennie. So, what has happened now is Gavin Anderson has
created a new software, which is called Bitcoin XT, which you can go over to the website, which I will place a link below. I co się stało potem? Gavin Anderson tutaj zrobił nowy program, taki Bitcoin XT, gdzie możemy poczytać, że Bitcoin XT był tak naprawdę już proponowanym forkiem w 2015 roku, zrobiony przez Gavina, który wcześniej zajmował się Bitcoinem. Ale wiemy, że po przyjęciu Bitcoin Core i Vladimira, oni mieli zupełnie inną tutaj drogę, którą chcieli wziąć. Dlatego Bitcoin XT w 2015 nie doszedł do skutku, bo oczywiście 75% ludzi nie zgodziło się na sieci, na takie rozwiązanie już wtedy, na powiększenie bloku. No i po prostu nic tutaj z tego nie wyszło. I believe Satoshi Nakamoto did envision that Bitcoin would not have a block size limit. He only added it, he mentioned it in his in many of his forums posts, that he's adding this block size limit because right now at the time when he was developing it and using it and testing it, Bitcoins were pretty much free. So anyone could spam the blockchain and destroy the system. W wielkim skrócie, co on tutaj powiedział, wierzę w to, że Satoshi Nakamoto nie miał tutaj żadnych problemów z nielimitowanym blokiem. Po prostu nie miało być limitu. Limit był tylko wprowadzony dlatego na początku działania Bitcoin po to, żeby zabezpieczyć sieć przed, powiedzmy, zaspamowaniem sieci w początkach jej tworzenia, czyli w początkach tego blockchaina Bitcoin po prostu był wprowadzony limit bloku, o czym mówi dużo historycznych przesłanek, które oczywiście będziemy poruszać w kolejnych filmach. Dowiemy się dokładnie, co mówił Satoshi Nakamoto wtedy i co tutaj się wydarzyło. At that time, today, Bitcoins cost a lot of money, and for you to transfer Bitcoins or send a message into the blockchain, it will cost you money. Dzisiaj taka możliwość jest dostępna. Tylko dlatego, żeby zaatakować w taki sam sposób dzisiaj Bitcoina, byłoby to niemożliwe. Dlatego można powiększać bloki i nie zależne jest to z bezpieczeństwem funkcjonowania blockchaina. This is the solution. The fact that it'll cost you money is the reason why the blockchain will not be abused. So tylko dlatego, że dzisiaj kosztuje to dużo pieniędzy, żeby zrobić taki atak, no to nie będzie taki przeprowadzony. I believe that using Bitcoin XT and expanding the block size, and this is a democratic system though, so it will not activate the increase in the block size limit until there's 75% of the people who've downloaded the software and are running it are using it. Actually 75% of the miners are downloading it and using it. No i właśnie on tutaj mówi, na czym polegało to Bitcoin XT, bo to była implementacja, która w momencie, gdy 75% górników by zaakceptowało tą implementację, wtedy w tym momencie będzie można zwiększyć bloki. I on by był właśnie za tym Bitcoin XT, tym proponowanym upgrade'em blockchaina w tamtym czasie, żeby można już wtedy zwiększyć bloki. Then, in 2 weeks after that, the block size limit, the block size increase will, the block size limit increase will go into effect. Czyli 2 tygodnie, jeżeli 75% górników w owym czasie zaakceptowało właśnie ten nowy upgrade, no to wtedy 2 tygodnie później już byśmy mieli pierwsze powiększenie bloku. And this is what I agree with. I think Gavin Anderson should retake over the project. Wydaje mi się, że Gavin Anderson, ten, który był przed Vladimirem, powinien z powrotem wziąć tutaj pozycję Bitcoin maintainera i być z powrotem na tej pozycji zamiast Vladimira. To była oczywiście opinia naszego Da Vinci'ego. I think Vladimir is a complete failure and he should be removed as the head. Uważam też, że Vladimir jest nieudacznikiem i powinien być usunięty z tej pozycji. Head developer in the Bitcoin software. So
That is my opinion and that is what's going on. To jest moja opinia, czyli Da Vinci'ego, i to jest to, co się właśnie wydarza w owym czasie. Także przypominam, że to jest 19 sierpnia 2015 roku, także dużo, dużo wcześniej znowu, można powiedzieć, powiedział coś tutaj ważnego nam Da Vinci. A wy jak myślicie? Co wy uważacie? Czy tak naprawdę pomału nie zaczynamy łączyć faktów? Czy tak naprawdę pomału nie zaczynamy tutaj badać tą sprawę jeszcze dokładniej i widzieć, co myślał Satoshi w owym czasie? Zapraszam na kolejne audycje, bo to wszystko opowiemy sobie tutaj. I czy Lightning Network i Segwit nie jest takim koniem trojańskim, gdzie został wprowadzony na blockchain ówcześnie, pokazując, że jest problem ze skalowalnością Bitcoina. A skoro jest problem, to trzeba wprowadzić Lightning Network i Segwit. Tego problemu by nie było, gdyby było powiększenie bloku. To, co proponował Satoshi od samego początku i to, co mówi tutaj Da Vinci, że nawet w 2015 roku, czyli ta perełka, którą znalazłem tutaj, dużo wyjaśnia. I kolejne audycje wyjaśnią jeszcze więcej. I zobaczymy tak naprawdę, co miał na myśli Satoshi, tworząc Bitcoin, i że jest systemem blockchain kompletnym w momencie jego stworzenia. I ja was tylko proszę o jedno. Jeżeli będziecie komentować pod tym filmem, to bez jadu. Po prostu chcę rozwikłać tą sprawę nie od strony jakiegoś innego blockchaina albo technologii, jaką wprowadzają. Chcę tutaj zapytać się tych wszystkich ludzi, którzy wierzą w Lightning Network i Segwit, że to jest tylko ta jedyna droga do skalowalności Bitcoina. I czekam właśnie na tych ludzi, żeby się wypowiedzieli po prostu. Nie chodzi mi tutaj od strony technologii Lightning, bo możemy sobie pospekulować, ja pospekulowałem sobie w ostatnim odcinku, czy banki przejęły. Jest taka możliwość. Oczywiście, że jest taka możliwość, że w przyszłości może tak się zdarzyć. Nie musi oczywiście. Ale pamiętajmy, że jeżeli Bitcoin będzie kosztował kiedyś w przyszłości $1 milion, to jeden Satoshi już może nie być taką mikrotransakcją. I co wtedy na Lightning Network? Ja się pytam. Co wtedy, jeżeli będzie trzeba ogromnej ilości pieniędzy na tych nodach trzymać cały czas online? Co, gdy się zdarzy hack? Albo co, jeżeli będzie brakować tych bitcoinów, oczywiście pieniędzy jako bitcoinów w tej sieci Lightning Network? Bo to już nie będą takie małe kwoty. No i wtedy nagle pojawi się karamba, jak ja to mówię, w postaci: hej, tak, to my jesteśmy banki, chcielibyśmy może troszeczkę tutaj wam pomóc w tym, no ale nie ma nic za nic, bo musimy zrobić KYC i AML. Oczywiście, to się nie musi zdarzyć, ale nie chcę, żebyście się tutaj wszyscy obudzili z ręką w nocniku, dlatego fajnie jest zrobić taką debatę już dzisiaj. I proszę, nie mówcie od razu, że Bitcoin SV czy Bitcoin Cash. Ja po prostu od strony, tak jak zawsze, zdecentralizowanej można nazwać, chcę rozpocząć debatę. I czekam na tych ludzi, którzy po prostu wierzą, że tylko Lightning jest tą drogą, żeby zrzucili tutaj bombę w postaci komentarza. Oczywiście wszystko bez jadu, bo tak można się też dogadać. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Wiemy wszyscy, że jeżeli chodzi o Bitcoin, rządzi tutaj społeczność, nie ma problemu, wybieramy to, co większość tutaj zaadoptuje. Ale pamiętajcie, że ta większość nie ma podstaw technologicznych, takich, jacy ci deweloperzy, którzy wprowadzają taką, a nie inną zmianę. Także jeżeli w świecie newsów i Twittera mamy 200 informacji o Lightning Network, a 10 informacji o powiększeniu bloku, no to zgadnijcie, jaką metodę tutaj wybiorą ci właśnie ludzie z społeczności, czyli tak zwanym konsensusie Bitcoina.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.